drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem proboszczem i księdzem dziekanem, kanonikiem dziekanem, wielce szanowni i drodzy goście naszej uroczystości, przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, z panem premierem, panem marszałkiem Senatu, panem wojewodą i panem marszałkiem naszego województwa małopolskiego. Drodzy siostry i bracia, uczestnicy tej szczególnej uroczystości, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Konstrukcja treściowa Ewangelii synoptycznych Mateusza, Marka i Łukasza, ale zwłaszcza Łukasza, jest oparta na następującym schemacie. Oto Chrystus zaczyna swoją działalność nauczycielską w Galilei, prowadzi swoich najbliższych uczniów, apostołów daleko na północ ziemi palestyńskiej, do źródeł Jordanu, w okolice Cezarei Filipowej. Tam dochodzi do tego pytania, któreśmy słyszeli, za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego. Piotr w imieniu apostołów wyznaje: jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. I stamtąd od północy Palestyny zdążają na południe do Jeruzalem, gdzie się ma spełniać los Mesjasza jako sługi Bożego. Będzie zdradzony, będzie wydany w ręce pogan, będzie ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Także możemy powiedzieć, że u samych niemal początków nauczania Chrystusowego pojawia się prawda o krzyżu, najbardziej okrutnej i haniebnej śmierci, jaka wtedy była stosowana wobec złoczyńców w ówczesnym Imperium Rzymskim. Możemy więc rozumieć protest świętego Piotra, który, to jest bardzo rozbudowane, zwłaszcza w Ewangelii Mateuszowej, który powiedział: Panie Jezu, przecież to jest niemożliwe. To na Ciebie nigdy nie przyjdzie. I usłyszał słowa, które musiały go przerazić. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. I razem z tym słowa, któreśmy słyszeli także dzisiaj z Ewangelii świętego Łukasza, że to nie jest tylko krzyż, to nie jest tylko los Jego, Mesjasza Pańskiego, Bożego Syna. To jest w jakiejś mierze także los Jego uczniów. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, je straci. A kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je zyska na całą wieczność. Krzyż zatem staje w centrum nauczania Pana Jezusa. Jeszcze dwukrotnie będzie uczniom w drodze do Jerozolimy mówił, co go tam spotka. Za pierwszym razem, a dokładnie za drugim, apostołowie już nie będą protestowali. Przyjmą tę prawdę ze smutkiem. Za trzecim razem w milczeniu.
jakby tak się miało stać, a oni mają to przyjąć. I tak się rzeczywiście stało. Chrystus został ukrzyżowany w Wielki Piątek. I to jeszcze, by podkreślić hańbę, jaka go w tym momencie spotyka, ukrzyżowany między dwoma innymi złoczyńcami. Poczytany został za złoczyńcę. Jednakże zmartwychwstał. I stąd krzyż staje się centrum nauczania, zwłaszcza apostołów, ale zwłaszcza najpierw świętego Piotra. Cała pierwsza katecheza w Jerozolimie po zesłaniu Ducha Świętego jest przypomnieniem, wielkim przypomnieniem tej krzywdy i tej w gruncie rzeczy zbrodni, jakiej dopuścili się arcykapłani i przywódcy ludu izraelskiego wobec Mesjasza Pańskiego. A potem krzyż staje się centrum nauczania świętego Pawła. Z tymi słowami, które stały się niejako symboliczne z pierwszego listu do Koryntian, że prawda o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest ciągle skandalem dla ludzkiego umysłu, skandalem dla pogan, a dla Żydów jednym wielkim zgorszeniem. Bo jak można uwierzyć, że Boży Syn został ukrzyżowany między złoczyńcami i do końca podzielił ich haniebny los. Ale Paweł dodawał, ale dla nas, którzyśmy uwierzyli, ten Chrystusowy krzyż stał się mocą i mądrością Bożą. Mądrością większą od mądrości wszystkich uczonych i mędrców ówczesnego świata. I mocą, która sprawia, że chrześcijanie, począwszy od apostołów, zwłaszcza Piotra i Andrzeja, też poniosą śmierć na krzyżu. I to poniosą tę śmierć z całą odwagą i świadomością tego, co się dzieje, i z całym poddaniem się. To dlatego święty Piotr zażyczył sobie, aby ginąc w cyrku Nerona, zwanym także cyrkiem Kaliguli, został ukrzyżowany głową na dół, bo nie czuł się godny umierać tak jak jego mistrz. A święty Andrzej, widząc krzyż, na którym za chwilę miał umrzeć, powiedział: Ave crux, spes mea unica, witaj krzyżu, moja jedyna nadziejo. Krzyż dla chrześcijan stał się znakiem zwycięstwa. Nie dziwmy się zatem, że Jan Matejko w swoim cyklu obrazów przedstawiającym najważniejsze wydarzenia w dziejach polskiego narodu, ukazując jeden z przełomowych momentów w naszych dziejach, właśnie chrzest Polski, pokazał w centrum tego obrazu wielki krzyż. W jego tle można dostrzec zarys pałacu mieszkowego na Jeziorze Lednickim, a przy krzyżu Matejko umieścił Mieszka I,
W jednym ręku trzyma krzyż, w drugim trzyma miecz, w drugim wspiera się o krzyż. Ja bym chciał powiedzieć, właśnie krzyż jest moją siłą. Właśnie krzyż jest tym, czego będę bronił i o co będę walczył. I wymowę tego mieszkowego gestu podkreśla jeden z jego wojów, który zaczyna na swojej tarczy kreślić znak krzyża. Takie były początki chrześcijaństwa w Polsce, sięgające odległych już lat 1056. Lat minęło właśnie od tego wiekopomnego gestu księcia Polan. Ale przecież doskonale wiemy, drodzy siostry i bracia, że przyjęcie chrztu przez Mieszka, jego wojów, jego najwyższych urzędników, językiem współczesnym mówiąc, elitę ówczesnego państwa, oczywiście zdecydowało o całym dalszym losie mieszkowego państwa. Jednakże dzieje chrześcijaństwa, które zaczyna docierać do umysłów, do serc wszystkich mieszkańców ziemi Polan i nie tylko ich, tych, którzy należeli do piastowego państwa, nastąpiło później. To jest dopiero przełom XII i XIII wieku. Wtedy dochodzi do prawdziwej chrystianizacji polskiego narodu. I jest w tym dziele chrystianizacji jakieś wielkie współdziałanie ówczesnych władców, książąt, możnowładców, niekiedy nawet i rycerzy, wraz z duchowieństwem, z biskupami, z klasztorami. Bo właśnie wtedy, na przełomie XII i XIII wieku, powstaje sieć parafii. Mówi się, że powstało wtedy między 500 a 1000 nowych świątyń chrześcijańskich, różnych fundacji, mających różnych założycieli, ale przecież te kościoły, cała sieć parafialna tworzy także sieć edukacji. Przy kościołach powstają szkoły parafialne, przy katedrach szkoły katedralne. Powstaje zatem sieć ludzi przygotowywanych intelektualnie do tego, aby wejść w obieg całej chrześcijańskiej Europy, nie tylko gdy chodzi o samą wiarę, ale także wykształcenie, kulturę, osobistą, wielką niekiedy wiedzę i wrażliwość artystyczną. To wraz z tym wielkim dziełem, którego promotorem właśnie wtedy był arcybiskup metropolita gnieźnieński Henryk Kietlicz, a tutaj w Krakowie biskup Wincenty Kadłubek. Wraz z tym dziełem idzie zapraszanie na nasze polskie ziemie przedstawicieli bardzo znaczących zakonów wówczas, które niosły ze sobą wysoką kulturę. Norbertanie, jeszcze bardziej Cystersi. W początkach XIII wieku przedstawiciele dwóch zakonów wchodzących swoim nauczaniem i przykładem życia w lud polski, prosty. Myślę tutaj o dominikanach i franciszkanach. I to jeszcze w czasie trudnym.
naznaczonym najazdami okrutnymi, krwawymi Tatarów. Pośród zmagań tworzy się poczucie świadomości tego, kim jesteśmy jako Polacy, kim jesteśmy jako chrześcijanie, kim jesteśmy jako ludzie związani z krzyżem Chrystusowym. Bo właśnie w świetle tego wielkiego dziejowego procesu dokonującego się na terenie Polski trzeba rozumieć fundację tego kościoła w Lubożycy przez kolejnego wybitnego biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, który tutaj w Lubożycy, niedaleko Krakowa, funduje kościół w 1222 roku i poświęca go tajemnicy krzyża. Parafia nosi tytuł Podwyższenia Krzyża Świętego, a trzeba wiedzieć, że wtedy w tym tytule chciano wyrazić dwa bardzo ważne wydarzenia związane z krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pierwsze wydarzenie łączy się z rokiem 326. Otóż niewiele lat po tym, jak cesarz Konstantyn Wielki wydaje edykt w Mediolanie, mocą którego chrześcijanie wreszcie otrzymują prawo obywatelstwa w cesarstwie rzymskim. Nie muszą się już bać prześladowań. Mogą odważnie wyjść z katakumb, budować swoje świątynie, publicznie wyznawać swoją wiarę. Matka Konstantyna, święta Helena, właśnie w 326 roku udaje się do Palestyny, do Ziemi Świętej, szukając pamiątek po Panu Jezusie. I pośród nich odnajduje najbardziej cenną, w sposób cudowny, odkrywa krzyż Chrystusowy. Uroczyście przywozi go najpierw do Konstantynopola, a potem drugą część do Rzymu i umieszcza w swojej kaplicy pałacowej w Sesorianum, niedaleko Lateranu. To od tego momentu zaczyna się powoli, powoli kult Świętego Krzyża. Powoli. A to dlatego, że jeśli mówiono i nauczano o krzyżu Pana Jezusa i jego znaczeniu dla zbawienia człowieka, to ciągle bano się go pokazywać. Bo przecież ciągle jeszcze był on narzędziem strasznej męki. Przerażał. Przerażająca szubienica, mówiąc współczesnym językiem. I dopiero decyzja kolejna cesarza Konstantyna Wielkiego, by zaprzestać tego okrutnego sposobu wykonywania wyroków śmierci, sprawiła, że zaczęto powoli odchodzić od tego znaczenia krzyża jako szubienicy, a widzieć w nim, w tym krzyżu, zwycięski znak Chrystusa, który na krzyżu pokonał grzech, śmierć i szatana. I właśnie ten wymiar pamiątki odnalezienia krzyża przez świętą Helenę był obchodzony w kościele jako święto w dniu 3 maja. Natomiast wiemy, że dzieje krzyża, tych relikwii, które zostały w Jerozolimie, były bardziej dramatyczne.
Otóż w 614 roku król perski Chozrow, zwany także Chozroesem, czyli zwycięskim, zdobył Palestynę, zniszczył świątynię grobu pańskiego i świątynię zmartwychwstania. Wtedy to były dwie osobne, choć obok siebie stojące świątynie, a krzyż uprowadził ze sobą do Persji. I dopiero później zwycięstwo w 628 roku cesarza bizantyńskiego Herakliusza sprawiło, że Persowie musieli mu oddać ten krzyż jako najświętszą pamiątkę dla wszystkich chrześcijan, pamiątkę zwycięskiego krzyża. Herakliusz chciał ten krzyż, jak podaje tradycja, sam wnieść do Jerozolimy. Ubrany we wspaniały cesarski strój, wziął krzyż i teraz ten krzyż okazał się przeraźliwie ciężki. Herakliusz nie mógł zrobić ani kroku. I wtedy biskup jerozolimski mu powiedział: nie w takim stroju możesz wnieść ten krzyż na dawne miejsce, gdzie on stał na Kalwarię. Musisz przyjąć bardzo prosty strój ubogiego człowieka. Musisz zdjąć sandały z nóg, musisz iść boso. Wtedy ten krzyż udźwigniesz. I tak się stało. Właśnie w taki pokorny sposób cesarz Herakliusz wniósł krzyż od strony Złotej Bramy, aż niósł go aż po Kalwarię, tam umieścił. Tam na nowo wzniesiono wspaniałą bazylikę grobu pańskiego. I właśnie ten triumf krzyża nad światem pogańskim stał się okazją, żeby ustanowić drugie święto, święto podwyższenia krzyża, obchodzone 14 września. I dopiero stosunkowo niedawno, w związku z Soborem Watykańskim II, święty ojciec, święty Jan XXIII, kazał obydwa święta, odnalezienia krzyża i podwyższenia krzyża, złączyć w jeden obchód w dniu 14 września. W każdym razie, drodzy siostry i bracia, kiedy tutaj 800 lat temu wznoszono Kościół w ramach tej wielkiej akcji ewangelizacyjnej całego polskiego narodu i nadano temu Kościołowi tytuł podwyższenia Krzyża Świętego, to chciano pokazać także tu w Lubożycy. Krzyż jest najważniejszy. Krzyż jest najświętszy. W nim tylko możemy pokładać nadzieję. I nie dziwmy się, że właśnie stąd szła akcja ewangelizacyjna na okoliczne ziemie. Tak to wtedy było. Tak to się dokonywało. I także poprzez ten fakt historyczny sprzed 800 lat możemy powiedzieć, że również w ten sposób potwierdzały się słowa Pana Jezusa na niewiele przed Jego męką: a ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. Pociągnął do siebie mieszkańców Lubożycy 800 lat temu we wzniesionym tutaj, ufundowanym przez biskupa Iwona Odrobąża kościele. Dzisiaj obchodzimy tę
wspaniałą pamiątkę początków bardzo widocznych, początków wiary chrześcijańskiej waszej, drodzy siostry i bracia, miejscowości. I Panu Bogu dziękujemy za te 800 lat oddawania czci krzyżowi Pana naszego Jezusa Chrystusa w waszej miejscowości. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy chwalili Boga, wpatrzeni w to wszystko, co Pan Jezus dla nas i dla naszego zbawienia dokonał. Dziękujemy za ich wiarę, za ich miłość, za ich nadzieję, za te wspaniałe, fundamentalne cnoty chrześcijańskiej wiary, które były tutaj przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jako najdroższy skarb, jako największa świętość. Dziękujemy za tych wspaniałych pielgrzymów do Lubożycy, wspomnianych na początku tej mszy świętej przez waszego czcigodnego księdza kanonika proboszcza, za świętą Jadwigę, która uczyła się prawdy o krzyżu, klęcząc przed krzyżem na Wawelu. Dziękujemy za świętego Jana Pawła II Wielkiego, który nie tylko był zauroczony postacią świętej naszej królowej i ją najpierw beatyfikował, a potem kanonizował 25 lat temu. Ale dziękujemy również za to, że tak przejmująco pokazał swoim życiem, jak należy łączyć to, co się przeżywa, zwłaszcza to, co jest trudne i bolesne, z krzyżem Chrystusowym. W naszej pamięci pozostał jego gest cichy, przejmujący. Z ostatniego Wielkiego Piątku jego życia, z końca marca 2005 roku. Po raz pierwszy nie brał udziału w drodze krzyżowej przy Koloseum. Już nie mógł. Już stan zdrowia jemu na to nie pozwalał. Ale duchowo chciał być razem z tymi, którzy tam są, którzy się modlą, którzy razem z Chrystusem przeżywają jego drogę od Piłata po Kalwarię. I dlatego wpatrywał się w relację, transmisję telewizyjną tej uroczystości pod Koloseum w swojej kaplicy. A kiedy rozważano już ostatnie stacje drogi krzyżowej, poprosił o krzyż. Podano mu do dłoni, a on się do niego przytulał. Arturo Marii, jego osobisty fotograf, który uwiecznił ten moment, mówił mi później: zrobiłem chyba miliony zdjęć naszemu papieżowi, ale prawda o nim i o jego papiestwie to jest właśnie to zdjęcie, to jego przytulenie się do krzyża, to jego związanie się z krzyżem aż do końca. On taki był. Wracamy do tych przejmujących, wzruszających momentów. Myślimy o sobie, o naszej wierze, o naszym związaniu z krzyżem, o naszej gotowości, by najpierw przenikał nasze serca, a potem o naszej odwadze
lub jej braku, gdy trzeba go bronić, i o naszej nadziei, którą właśnie w tym krzyżu pokładamy, będąc świadomi swoich cierpień, chorób, swego przemijania. Robimy sobie szczególny rachunek sumienia wobec krzyża i przed krzyżem, mając świadomość 8 wieków jego trwania tutaj w Lubożycy. Robimy ten rachunek i powtarzamy za apostołami: Panie, przymnóż nam wiary. Robimy ten rachunek i prosimy, abyśmy umieli za świętym Andrzejem apostołem w chwilach trudnych, w chwilach próby, każda i każdy z nas osobna, z największą ufnością powiedzieć: Ave crux, spes mea unica. Witaj krzyżu, moja jedyna nadzieja.